Witajcie moi mili w kolejnej części naszego bloga. Zostałem na mieście, bo ponoć lepszy widok niż w pokoju hotelowym, więc teraz Melbourne by night. Życie nocne toczy się w tamtą stronę, za jezdnią. No, też jest trochę życia nocnego, ale my skupimy się na kwalifikacjach, bo mamy ze sobą te pierwsze rozstrzygnięcia, te pierwsze miarodajne wyniki, to na co czekaliśmy. Niestety potwierdziły się nasze największe obawy, może nie wszystkich, bo na pewno nie kibiców Lewisa Hamiltona, natomiast no, ta przewaga Mercedesa faktycznie jest bardzo duża, o tym mówiliśmy jeszcze przed weekendem. Być może nawet większa niż się zdawało wcześniej. Ja pytałem przed kwalifikacjami Roberta, co sądzi, jak to będzie wyglądało. No i on powiedział, że tak minimum pół sekundy jego zdaniem Mercedes będzie miał. I do pewnego momentu wydawało się, że jednak jest nadzieja po tych pierwszych przyjazdach, no bo było bardzo blisko między Lewisem a Ferrarkami. Natomiast, no cóż, czas pokazał kolejny przejazd, że po prostu no, to jest ponad 60 sekundy, to jest po prostu miażdżąca przewaga, to był knockout, to było po prostu niewiarygodne. Hamilton rozwali całą stawkę, Hamilton i Mercedes, i to będzie miało jakieś konsekwencje w dalszej części sezonu, bo jak zwrócił uwagę Robert, na przykład mając taką przewagę w samochodzie, Mercedes może sobie pozwolić po prostu na oszczędzanie silników, podczas gdy inne zespoły będą goniły Mercedesa i będą musiały jechać szybciej, będą musiały więcej wyciskać silników, starając się złapać Mercedesy. W związku z czym przy limicie trzech silników będzie się to wiązało z większym zużyciem, co oznacza spadek mocy tych bardziej zużywanych silników, a nawet być może jakieś wcześniejsze awarie. Być może w tym momencie już się rozstrzygnęło, na przykład, że nawet taki zespół jak Ferrari wezmą dodatkową karę, już zaplanują teraz, tylko po to, żeby sobie jeszcze dodać trochę koni i móc walczyć z Mercedesem. Dodajmy, że ta przewaga Mercedesa oczywiście w silnik jest jej elementem, ale nie tak dużym. Z tego, co się mówi, dobrze poinformowane osoby, to strata Ferrari jest naprawdę niewielka, jeśli chodzi o moc i osiągi. I Renault no, jest większa, ale cały czas jest to jakaś tam już strata kontaktowa, więc tak naprawdę ta przewaga Mercedesa, szczególnie na Ferrari, tak naprawdę bierze się po prostu z nadwozia, tak, z tego, że mają świetne auta. Przejdźmy teraz do kwalifikacji Q1 i tutaj mi się bardzo podobały takie rozstrzygnięcia, bo się często mówi o tych debiutantach i jak tak czytam różnego rodzaju komentarze i też artykuły, to bardzo wiele osób uważa, że jak ktoś tam zdobędzie pierwsze, drugie, trzecie miejsce w GP2, czy jakoś coś fajnie pojedzie, wyprzedzi i ktoś o nim dobrze napisze, a szczególnie jak Brytyjczycy o nim dobrze napiszą, to brytyjscy kierowcy, tak? Też Francuzi mają to do powiedzenia, to znaczy, że to jest już po prostu przyszły mistrz świata, który kiedyś zgniecie rekordy Lewisa Hamiltona. Moi drodzy, to tak nie działa, i tam wytłumaczę od lat, że to, że ktoś sobie świetnie radzi w seriach juniorskich, może wygrać wszystko totalnie, to jeszcze nie znaczy, że to jest kierowca na miarę wielokrotnego, czy nawet jednokrotnego mistrza świata. I najlepszym tego przykładem jest Nico Hülkenberg, który po prostu no, zgarniał wszystko, co się dało w kategoriach juniorskich. Wiele osób uwierzyło na tej podstawie, że jest takim wybitnym kierowcą. Nico jest owszem mega dobrym kierowcą, ale jakoś jeszcze dotąd nie wygrał żadnego wyścigu, ani nawet nie stanął na podium. Trzymał kciuki, żeby w końcu mu się udało. I to nie wynika z tego, że ma tylko ciągle pecha, no bo przy tylu startach ponad 120, 130 już chyba coś w tym stylu, no to naprawdę miał takie samochody, żeby być w stanie w jakimś momencie wykorzystać te okoliczności, ale było widać dziś chyba w czasówce, to było kiedy przestrzelił jeden zakręt, wyjechał poza tory. Niewielki błąd, naprawdę niewielki, ale który ma swoje konsekwencje i on na tej zasadzie naprawdę wielokrotnie nie wykorzystał szansy na podium. Tak więc Hülkenberg jest takim przykładem, Heidfeld. No i teraz mamy kwalifikacje, w których jedzie tak Charles Leclerc, który zapowiadany szeroko przez media w ogóle jako absolutnie wielka przyszła gwiazda. Charles Leclerc 18, Marcus Ericsson w takim samym Sauberze 17. No i oczywiście ktoś powie, że tak, że Ericsson ma większe doświadczenie, że zna ten samochód bardzo dobrze, znaczy może nie ten samochód, ale Sauber, zna bardzo dobrze, zna ten tor, już tu startował. No owszem, zgadza się, ale jeżeli mówimy, że Leclerc ma być nowym Hamiltonem, czy Verstappenem, no to moi drodzy, Hamilton wszedł na pełnej bombie do Formuły 1 i nie miał żadnych tutaj kompleksów względem Fernando Alonso, najlepszego kierowcy prawdopodobnie w tamtym czasie, albo na pewno, no nie, wtedy jeździł Robert jeszcze, przepraszam. Absolutnie topowego zawodnika, jednego z kilku. Więc tak, talent, ogromny talent na miarę Hamiltonów, Sen i tak dalej. Tak właśnie jeździ w pierwszych kwalifikacjach, a Ericsson to jest kierowca płacący, tak? Nie mówię, że jest słaby, natomiast nie jest jakąś mega gwiazdą. Więc w momencie, kiedy Leclerc w pierwszych kwalifikacjach jest od niego wolniejszy, no to ja go nie skreślam i nie mówię, że nie jest słaby, na pewno jest dobrym kierowcą, dużym talentem, natomiast moi drodzy, moim zdaniem to nie jest zawodnik na miarę tych największych gwiazd i znowu był przereklamowany. I tu dochodzimy też do kwestii Sergeja Sirotkina, którego ja teraz nie chcę, żeby wyszło, że ja po nim jadę, czy coś w tym stylu, bo ja cały czas, ja od początku go bronię tak naprawdę i mówię o tym tak, że to jest kierowca z potencjałem, że nieuczciwe jest mówienie, że tylko i wyłącznie pieniądze załatwiły miejsce w Formule 1, że on w tym Abu Dhabi pojechał wystarczająco dobrze, ale nie tak dobrze, jak to wychodziło i na pewno nie tak dobrze, jak twierdziły brytyjskie media, nie ta brytyjska propaganda. I to teraz wychodzi po prostu. I nagle Sergiej odpada na 19 miejscu już z Q3, podczas gdy Lance Stroll, ten płacący, przechodzi do Q2.
Fakt jest taki, że Sergiowi nie pomogło to, że nie mógł jechać w trzecim treningu, także były tam problemy, natomiast ten trening był po mokrym. A ostatnie suche jazdy były przecież wczoraj, w piątek, w drugim treningu, najlepsze były warunki i kwalifikacje też były po suchym, więc moi mili, tak, no nie oszukujmy się, jednak nie była to aż taka duża kara dla niego i tak duża strata, że nie pojechał w tym trzecim treningu, tak? To być może nawet by to mogło zaszkodzić, bo by się wybił z rytmu. Sergiej mówił, że trochę pomądzili z ustawieniami, że szukali trochę innych rzeczy. Właśnie w trzeciej sesji też mówił, że trochę zabrakło czasu, ale też przyznał, że i on może nie spisał się na medal i podchodzi do tego weekendu bardziej filozoficznie, już na tej zasadzie, że po prostu będzie go traktował jako szansę na zdobywanie doświadczeń. Punktów, nadziei na punkty nie ma. Oczywiście te punkty mogą się zdarzyć, bo to jest Formuła 1. Wszystko jest możliwe, natomiast generalnie rzecz biorąc, jak nie będzie jakiegoś tam dzikiego deszczu i wielu odpadnięć z toru, czy innych dziwnych wydarzeń, no to raczej z 19 pola tego nie wyjeździ. Rozmawiałem o tej sytuacji z Robertem i Robert mówił, że na miejscu Sergeja by się tak za bardzo nie przejmował. Sezon jest długi, jest jeszcze 21 kwalifikacji i po prostu trzeba pracować, tak? No, takie rzeczy się zdarzają. Natomiast też nawiązywał, przeczytajcie w ogóle u mnie na Facebooku, bardzo, bardzo dobry wywiad z Robertem, bardzo dobra odprawa, naprawdę warto, na moim fanpage'u. No tak nawiązywał moim zdaniem trochę do tej sytuacji właśnie takich analiz po zimowych i takich mówił o tym, że sobie można oczywiście jakieś tam dodawać jakieś kawałki procentów na briefingach i w kalkulacjach i sobie poprawiać humor, natomiast nadchodzi ten jeden moment, w którym są kwalifikacje. Ja wam też o tym mówiłem zresztą, że to się wtedy zdecyduje, że w testach się różne cuda dzieją i nie tylko w testach, w treningach także. Natomiast jest jeden moment, kiedy to wszystko wychodzi, to są czasówki, bo wtedy to jest jeden moment, kiedy naprawdę każdemu prawie, bo czasami się zdarza, że zespoły też naprawdę były takie sytuacje, kiedy tylko nie na początku sezonu, że im nie do końca zależy na tym, żeby dobrze poszło komuś, natomiast tutaj ewidentnie na początku sezonu tak jest, to jest ten moment, kiedy mamy prawdę, kiedy wszyscy starają się jechać jak najszybciej, z jak najmniejszą ilością paliwa, z najlepszymi młodami silnika i tak dalej, i tak dalej. I dopiero kartka wtedy, jedna prosta kartka, mają tutaj w ręku papieru z wynikami kwalifikacji, z ustawieniem na starcie, to ta, ona pokazuje kogo, na co stać, prawda? I no, wydaje mi się, że mówiliśmy o tym 100 razy, ale jeszcze będę to powtarzał, bo po prostu zbyt mocno jednak mnie irytowały i wręcz bolały te wszystkie dziwne opinie i to ze strony zagranicznych fachowców i też ze strony tam naszych analityków, które dyskredytowały po prostu wysiłek Roberta i no zupełnie pomijały fakt dla mnie oczywisty, że jednak cały czas mamy do czynienia z kierowcą wyjątkowym i że... Plus nawet niezależnie to, jaki to był kierowca, cały czas wyniki takich testów, one nigdy nie są do końca miarodajne po prostu. I powiem wam więcej, teraz był wielki szał na punkcie Lando Norrisa. Ja nie mówię, że on się do niczego nie nadaje, nie, ja życzę mu, żeby wszedł do Formuły 1, pojechał bardzo ładnie tam te testy na Węgrzech, się dobrze pamiętam. Natomiast tu znowu wrócę do Strolla, że tak się zarzuca Strollowi, że tutaj za pieniądze, taty i że w ogóle, że on tutaj testuje. Generalnie testuje, kiedy się da i czym się da. Otóż, moi drodzy, pan Norris, z tego, co się mówi, to testuje jeszcze więcej, bo też do bidaków nie należy. I też był świetnie przygotowany do tego testu oficjalnego. Tylko o tym się nie mówi, wiecie dlaczego, bo to Brytyjczyk, zdaje się, tak? I taka najbardziej opiniotwórcza brytyjska mafia, jak to mówią niektórzy złośliwie w padoku, jakoś nie za bardzo chce uderzać w tym kierunku, że owszem, tak, jest utalentowany, ale z drugiej strony jak się jeździ, cały czas jeździ, no to i ma się ten talent, no to trochę łatwiej dobrze wypaść. Tak więc, moi mili, to jest przestroga generalnie taka, żeby jeszcze raz, ja wiem, że kto posłucha, ten posłucha, kto nie posłucha, to się jeszcze wiele razy zawiedzie. Kategorie juniorskie są owszem fajne i one dużo pokazują, ale nie po czystej kartce papieru, jak dzisiejsze kwalifikacje. Nie, to są naprawdę, trzeba tam jeździć, trzeba gadać z ludźmi, patrzeć, jak się zachowują i nie tylko z kierowcami, to z mechanikami, z ludźmi, którzy tam siedzą od lat i wtedy można sobie wyrobić opinię, a i przede wszystkim samym kierowcą trzeba go dobrze znać, wiedzieć, jak się zachowuje i wtedy sobie można wyrobić opinię, czy naprawdę jest to talent wszechczasów, czy jednak jest to kierowca, powiedzmy, bardzo dobry, ale jeszcze, tak, jeszcze się potwierdzi, czy jest aż taki utalentowany. No i tyle, jeśli chodzi o Q3, no to Q1, przepraszam, no tutaj co, odpadły oczywiście oba Saubery, to było do przewidzenia, Sirotkin, nie chcę być złośliwy, ale to było do przewidzenia i odpadły dwa Toro Rosso, to i trochę szkoda, bo jednak mieliśmy nadzieję, że ta Honda trochę lepiej, trochę bardziej ich podniesie, natomiast no pamiętajmy, znów mają Gasly'ego. On niby też tutaj może potwierdzać te teorie, natomiast mi się wydaje, że Gasly,
No jednak ja w niego wierzę. Ja jeszcze trochę zbierałem te opinie i uważam, że jeżeli ktoś z tych młodych talentów nie jest jakoś szczególnie przereklamowany, to prawdopodobnie jest to on, ale to czas pokaże. No i Hartley był trochę wyżej. Przechodzimy do Q2, z którego odpadają oba samochody Force India, no i przyznają, szczególnie Perez, że takie jest ich miejsce. Ja pytałem Sergio dzisiaj, czy jest może jakiś jeden element w samochodzie, który zawodzi, który jak oni naprawią, to oni będą wyżej. Powiedział, że nie, że po prostu muszą popracować na tym, żeby wejść wyżej. Większym optymistą był Ocon, z którym też chwilę porozmawiałem, i akurat Esteban mówi, że mieli problemy na hamowanie szczególnie, a szczególnie jak jechali za kimś, to tracili dużo czasu, duża niestabilność samochodu. Plus no, mówił, że trzeba być po prostu optymistą, że owszem, to jest być może ich miejsce, natomiast generalnie, że być może będą tory, które będą im bardziej pasowały, bo o to właśnie pytałem, czy bo Force India tradycyjnie na torach z dociskiem niższym radzi sobie bardzo dobrze, więc go spytałem, czy jest taka nadzieja. Powiedział, że tak, że ma właśnie taką nadzieję, że na tych szybkich torach im się uda odbić, no i że te upgrade'y dadzą im awans. Natomiast to też nie ukrywał, że generalnie takie jest ich miejsce w szyku. No i plus Ocon jeszcze mówił, że być może tor im nie pasuje, także liczył na to, że właśnie, że mówi, że w zeszłym roku w Melbourne nie było kolorowo i w tym roku być może jest tak samo. Q2 to także odpadnięcie Lance'a Strolla i tutaj ja pytałem w tym samym wywiadzie Roberta, ocenia kwalifikacje i mówi, że akurat Lance zrobił dobrą robotę. Wierzcie opinii Roberta, bo on przewidział przed kwalifikacjami, jaka będzie przewaga Mercedesa, on przed kwalifikacjami przewidział, że jeden Williams nie wejdzie do Q2 i przewidział, że drugi nie wejdzie do Q3. Tak było, tak? Słyszałem to. Więc on uważa, że Lance pojechał dobrze. Sam Lance powiedział, że był zadowolony ze swojej jazdy generalnie, ale powiedział, że po prostu popełnił błąd nieduży, który kosztował go jakąś tam jedną... Inaczej, powiedział, że być może o 0,1 sekundy dało się urwać, natomiast ten błąd, który popełnił, ja też go pytam, czy to ma coś wspólnego z tym, że to było wejście w zakręt, tak? Mówi dokładnie te same problemy ze stabilnością na wejściu w zakręt, natomiast muszę powiedzieć, że też znowu zachował klasę i był taki... Bo wiecie, bo jak się ma opinię takiego dzieciaka bardzo, bardzo bogatego taty, rozkapryszonego, co ma kupione sukcesy, to by zaraz, co ten Jos robi, a to się tak starego... Nie. Facet naprawdę mówi bardzo dojrzale, mówi okej, tak jest, po prostu nie ma co tutaj co panikować, musimy pracować. Muszę powiedzieć, że naprawdę z każdym dniem coraz więcej szacunku mam do niego. Tak więc no tutaj absolutnie no wydaje mi się, że to odzwierciedla sytuację Williamsa w McLarenie, w świetne humory, szczególnie w Fernando Alonso, także Stoffel van Dorn mówił, że to są naprawdę doskonałe pozycje, nic więcej się nie dało zrobić. No, Alonso mówił, że być może da się wejść wyżej, dało wejść do Q3, ale generalnie, że na to ich stać, a w wyścigu to liczy na naprawdę duże punkty, na wyższe niż szóste miejsce, więc trzymamy za słowo i zobaczymy, bo na razie McLaren to jest najwolniejszy samochód z silnikiem Renault. Kwalifikacje trzecie też mówiłem, miazga ze strony Hamiltona i była taka fajna dyskusja najpierw za linią start-mety, że tutaj ma ten party mount, czy ten magiczny przycisk. Hamilton na konferencji mówił, że absolutnie nie ma żadnego przycisku, natomiast Vettel z nim polemizował, więc trochę się tam złapali, trochę sobie tam ponajabijali się z siebie, tak to ujmę. Wszedł ten cytat, że chciał jakby zatrzeć uśmiech z twarzy Vettela, natomiast cóż, w Ferrari, no, Vettel mówi, że dobre kwalifikacje, Kimi Räikkönen, no tak, że też okej, natomiast oczywiście woleliby być wyżej. Słuchajcie, ta strata jest naprawdę, naprawdę fatalna. No, Vettel mówił, że mógł być wyżej, ale to już przed Räikkönenem, ale zepsuł w ostatnim sektorze. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Ferrari nie ma powodów do radości. W Red Bullu troszeczkę inaczej. Max mówił, że mógł wyprzeć obie Ferrarki, ale popełnił błąd na 12 czy 13 zakręcie, stracił 0,2 sekundy. Ja mu wierzę. Natomiast mówił też, że kilka razy powtarzał, niepytany, że no ale Mercedes, Magic Button, 3,4 sekundy, jest przekonany, że miał ten przycisk, o którym Hamilton mówi, że go w samochodzie nie ma. Ricardo dużo się uśmiechał i żartował, natomiast był zaskoczony jednak przewagą Mercedesa. Max nie, powiedział, że on wiedział, że ta przewaga jest duża. No i co? Mówił, że miał problemy z przednią osią, z przyczynnością przedniej osi. Natomiast też dużo mówił o tej karze. Powiedział, że tak użył słowa sracz, nie, że jest, wybaczcie, no ale tak powiedział, shithouse. I że no, kabel wystawał na prostej tak, że on zwolnił i że gdyby kogoś wyprzedzał na dachu po żwirze, no to może i że to nie były, że
takie są wytyczne, ale to nie był przepis taki, że on musi dostać tą karę, no ale cóż, dostał taką karę cofnięcia na początku i tyle. I już się z tym pogodził. Wielka niespodzianka to Haas, trzymał się bardzo pewnie i bardzo dobrze. No tutaj musimy wrócić do tego Fernando Alonso cytatu, że to jest replika Ferrari. Pytałem też o to Roberta, powiedział, no ja tam nie wiem, ale faktycznie wyniki mają podobne do czerwonych z zeszłego roku, ale to bardzo dobrze, naprawdę. Bo my potrzebujemy, żeby te nowe ekipy, i wcześniej tego to było nie do pomyślenia, żeby po prostu pokazywały, że można pojechać szybko i potrzebujemy niespodzianek, trzymamy kciuki, że to będzie trwało już do końca sezonu, że nie stracą na rozwoju technicznym. Renault niżej od Haasa. No, natomiast też mogą być zadowoleni, chociaż, no wiecie, to jest team fabryczny, więc były większe nadzieje. Troszeczkę siara, że z Haasem, ale pamiętajcie, Haas to być może jest replika Ferrari. Dzwon Bottasa, no tak, z jednej strony to Robert mówi, że przecież trzeba ryzykować tak naprawdę, tak, i że on walczy z Hamiltonem, chce pokazać, że jest lepszy. Moim zdaniem to mi sam się nie powiedzie akurat. No, natomiast z drugiej strony, no nie wiem, czy na pierwszym przejeździe na Q3 to tak, czy trzeba było aż tak ryzykować, bo teraz mówi, że po prostu wyjechał za szeroko, że było mokro poza torem. I tak, tak było najprawdopodobniej. Stracił przyczepność i go rzuciło. Natomiast generalnie ten początek nie za dobry, bo 10. pole startowe, do tego jeszcze być może kara za wymianę skrzyni biegów. Po takim pieprznięciu, za przeproszeniem, to bardzo się, to tak, za bardzo się nie zdziwię. No i co, czeka nas wyścig, które, jeśli nie będzie padało, zdaniem fachowców będzie nudny. Może nie tyle nudny, po prostu na jeden pit stop jazda bez możliwości wyprzedzania za bardzo. Może coś tam się uda, ale nie dzięki trzeciej strefie DRS, bo po prostu no, tutaj Ocon stwierdził, że trzeba mieć 2 sekundy, żeby kogoś przeatakować. No poza tym, no po prostu będzie to prawdopodobnie start, strategia na jeden pit stop i procesja. I tyle, jeśli chodzi o podsumowanie kwalifikacji. Zapraszam Was na jutro na wyścig i po wyścigu też postaram się coś pogadać. A na razie żegnam z tego pięknego, malowniczego, imprezowego Melbourne i idę imprezować. Nie, żartuję. Idę się wyspać do hotelu, jutro robota. Trzymajcie się.